Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej 11 czerwca 2023 roku. Witając wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową, pragnę uczynić to hasłami rozpoczynającego się tygodnia. A są to słowa, które znajdują zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 10 rozdziale, gdzie w wierszu 16 czytam. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych i spraw, byśmy nie byli tylko słuchaczami, ale wykonawcami Twej prawdy. Amen. Umiłowani w Panu, drodzy słuchacze, w dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy drugie półrocze roku kościelnego. To drugie półrocze roku kościelnego nazywamy półroczem Kościoła, bo należą do niego wszystkie święta związane z życiem, działalnością i historią Kościoła. A skoro mówimy o drugim półroczu roku kościelnego, półroczu Kościoła, to musimy także przypomnieć sobie to wszystko, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Pan Bóg powołał do życia mocą swojego Ducha Świętego Kościół Powszechny. I do Kościoła należą wszyscy wierzący, wychwalający, uwielbiający imię Wszechmogącego Trójjedynego Boga. Ale ten Bóg obdarzył nas nie tylko zaufaniem, obdarzył nas nie tylko jedną wielką, potężną miłością, której apogeum znajdujemy na krzyżu Golgoty. Ale ten Bóg uważa nas za swoich braci, swoje siostry i ten Bóg polecił nam wykonanie zadania, trudnego, odpowiedzialnego zadania, a tym zadaniem jest zwiastowanie Ewangelii, dobrej nowiny. To zwiastowanie Ewangelii to nie tylko wygłaszanie pięknych, urzekających, płomiennych kazań. To nie tylko niedziela i święto, to nie tylko świątynia, ale to każdy codzienny, powszedni dzień. To każda chwila. Bo my Ewangelię jesteśmy zobligowani do zwiastowania swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją służbą, także i swoją mową. I w kontekście dzisiejszych słów, kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Jakie jest zwiastowanie Ewangelii? Moje zwiastowanie Ewangelii. Co mogą ludzie usłyszeć z moich ust? Kogo mogą zobaczyć, patrząc na moje zachowanie i postępowanie? Czy rzeczywiście zobaczą Jezusa Chrystusa? Świat jest żądny wszelkiego rodzaju sensacji. Świat jest żądny wszelkiego rodzaju plotek, pomówień i tym się chlubi, tym się szczyci i najchętniej do tego wszystkiego się odnosi. Ale świat potrzebuje Ewangelii. Potrzebuje Jezusa Chrystusa. Tej Ewangelii potrzebują nasze dzieci, potrzebuje najmłodsze pokolenie. Czego my ich uczymy? Co my im zwiastujemy? Co my im przekazujemy? Czy przekazujemy rzeczywiście Ewangelię miłości, taką, którą zwiastował Jezus Chrystus? Przecież Jezus nigdy nikim nie gardził, nigdy nikogo nie odepchnął, nigdy nikogo nie przekreślił, ale do każdego człowieka wyciągał swoją rękę. Takie Ewangelie potrzebuje dziś świat. Potrzebuje świat dobrej nowiny, aby nie gardził Jezusem Chrystusem, ale także, aby nie gardził nami. A jeśli ja odwracam się od kogoś drugiego, jeśli ja nie chcę wyciągnąć ręki pojednania w kierunku bliźniego, to nie mogę szczerze i nieobłudnie zwiastować Ewangelii.
Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Nie gardźmy Chrystusem i nie udawajmy, że jesteśmy dobrymi zwiastunami Ewangelii. Bądźmy szczerzy i nieobłudni. Uginajmy swoje kolana, aby więcej w naszych domach było dobrej nowiny. Aby więcej w naszym życiu, w szkołach, w pracy i wszędzie tam, gdziekolwiek stawia nas Bóg, było Jego prawa miłości i dobroci. Tak, zwiastun Ewangelii jest tym, który patrzy na Chrystusa. Patrzmy na sprawcę i dawcę zbawienia, na Jezusa Chrystusa. Bo tylko z Nim możemy żyć bezpiecznie, teraz i wiecznie. Życzę wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę wam dobrego, nowego, rozpoczynającego się tygodnia. I życzę wam Chrystusa w sercu, ale w zachowaniu i postępowaniu na co dzień. Strażacy błogosławionej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Bóg was błogosławi teraz i na wieki. Amen. Pozostańcie z Bogiem.